Cześć, Kubo! Obiecałeś! Ups, zapomniałem się. Cześć, Emilko! Co słychać, Dieselku? Twoje rury robią mnóstwo hałasu. Dzyń, dzyń! Co powiedziałeś? Nie słyszę, bo te rury robią mnóstwo hałasu! Powiedziałem, że te brzęczące rury... Co? No. Muszę uciec od tego hałasu. O, chcesz się ścigać? Wchodzę w to! Nie, to nie jest wyścig. Ja po prostu muszę gdzieś dojechać. Po cichu. Przede mną nie uciekniesz, Tomku? To się jeszcze okaże. Hej, dokąd jedziesz? Na nabrzeże Rybkowa. Tylko w ciszy. Jak cicho. Jak spokojnie. Jak we boiście. Ile zakrętów. Na przycelu parą. Naprzód bez pary. Muszę wyhamować. Ale głośno! Przydałyby się lepsze hamulce! O, na górze róże, na dole biały bez. A jestem wagonem. A czy ty też? One nadal śpią. Jejku! Skoro te hałasy ich nie zbudziły, to już nic im nie grozi. Obiadek. Możesz dolać mi herbatki z cytryną? Mały problem. Muszę zabrać je z tego deszczu. Hej, tam jest tunel. Hurra! Przynajmniej jesteśmy w miłym i cichym miejscu. Ha? Co to za... Hałas. Nie. Jak mam dać mu znać bez używania gwizdka? Światło! Światło jest ciche. Ej, Piotrusiu! Cześć, Tomku. Dlaczego mówimy szeptem? Wiozę Anię i Klarę do portu w ciszy, żeby się nie przebudziły. Super. I jak ci idzie? To trudniejsze niż myślałem. Może przyda ci się pomoc i dźwięk szczęśliwego dzwoneczka. Jak najbardziej! Ale pamiętaj, musimy być super ekstra cichuteńko. Obiecuję, będę cichutko jak myszka. Myszka. Karolciu! Cześć, Sandro! Ktoś tu zamawiał nowe tory? Jedź za mną, moja droga! Układamy. Dopasowujemy. Przejeżdżamy. Dzięki! Wow, to trudniejsze zadanie niż myślałem. Jednak potrzebowałem mnóstwo pomocy. A to jeszcze nie koniec! Skoro wracamy do gry, pojedźmy zobaczyć tę górę piasku. Hej, Karolciu! Nie możesz tego przegapić! Może po drodze przyda mi się dodatkowa pomoc. Zostało mi jeszcze kilka szyn i podkładów. Do wejcha! Pierwsze, co zrobię, kiedy zobaczę górę piasku, to zbuduję największy zamek z piasku na świecie! A ty? Ja wyciągnę swój dźwig i sprawdzę, kto jest wyższy. Założę się, że góra piasku. A co ty planujesz, Tomku? Tomku? Czy już jesteśmy? Prawie. Została ostatnia góra. Bardzo stroma góra. To nie najlepszy moment na zmęczenie odciągnięcia tych wagonów z piaskiem. Będzie dobrze, Tomku. Zbuduję ci wiatrak, by cię schłodził. A może lepiej miły przystanek na drzemkę? Albo poczytam ci moją ulubioną bajkę na dobranoc. O malutkiej, zwinnej drezynie. Nie, nie trzeba. Po prostu chce mi się trochę pić i to wszystko. Patrz, tam jest wieża ciśnień. Już działam! Sandro, nie musisz robić wszystkiego sama. Udowodniłaś, ile potrafisz. Nie przesadzaj! Dam radę! No, już! Sandro, ostrożnie! Wieża zaraz się przewróci! Nie martw się! Prawie ją mam! Sandro, uważaj!
co nie? No już nie chce mi się pić. I masz mnóstwo wody, którą możesz ze sobą zabrać. Problem z głowy. Ale Tomek wcale nie przewozi wody. On przewozi piasek. Tylko nie to. Woda zmieniła sypki piasek w piaskową breję. Sandro, piach wyschnie, zanim dotrzemy do zakładu węcha. Jedziemy. Nie, nie możesz wjechać pod górę. Cały piach się rozchlapie. To co mamy robić? To wszystko moja wina. Miałam być najlepszym pomocnikiem świata, a ja tylko popsułam dostawę. Nie mów tak. Bez ciebie nawet bym tutaj nie dojechał. Poczekajmy, aż piach wyschnie i tyle. Tak, poczekajmy. Nie widzę żadnej krówki. Ja też nie. Może jeśli zaczniemy muczyć tak, jak robiliśmy to rano, to one nam odpowiedzą. To taka gra w słuchanie. Mu! 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 Niemożliwe! Mu? Dźwięk dochodzi stamtąd. Czy traktory muczą? Nie, ale krówki już tak. Mura! Udało się! Sojusz 4, jeszcze tylko 6. Małe mumu tu, duże mumu tam. Tutaj mu, tam też mu, dookoła mumu. Mamy ją! Tam też mu, dookoła mumu. Mamy piątą i szóstą krówkę. Tutaj mu, tam też mu, dookoła mumu. Siódma krówka! Mu, mu! Ósma i dziewiąta krówka! Jest dziesiąta! Ta była ostatnia, Tomku! Mućki w drogę! Wróciliśmy! I to w samą porę. Brama naprawiona, krówki mogą zostać na łące. Musimy być ostrożni. Krówki, zapraszamy naprzód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O nie. Dziesięć! Krówek? Doskonale się spisaliście, chłopcy. Naprawdę skupiliście się na tej dostawie. Tak naprawdę dobrze się bawiliśmy. Ale jakim cudem? Cóż, po prostu graliśmy w różne gry, które pomagały nam się skupić. I widzę, że z powodzeniem. A propos dobrej zabawy. Kto chce pośpiewać piosenkę o farmie w drodze do domu? Ja! Mówiąc szczerze, kochani, chętnie dołączę. Pan McCall farmę miał, i-ja-ja-jo. A na tej farmie krowy miał. Może nie powinniśmy śpiewać o krówkach? Kurki? Świetnie. Małe pipi tu, duże pipi tam, dookoła pipi. Pan McCall farmę miał. Tomek nie ma ze mną żadnych szans. Następna stacja u węcha. Pora dorzucić do pieca. Naprzód, Tomku! Strzeżcie się szyny, nadciąga diesel. Po to żegnam. Hej, koła w ruch. Tomek wygrywa tam i tu. Powinno mi pomóc. Ha? Do zobaczenia na mecie. Po to żegnam. Hej, koła w ruch. Z
zwycięstwo pokażę mu. Ciężka robota. O nie! Moje wagony! Jej! Mało brakowało. Piotruszu, kucnij! Uf! Tomku, przestawiłam zwrotnicę, żeby zatrzymać wagony. Karolciu, tory wymagają remontu. Spójrz! Ups. Ja chyba też będę nadawał się do remontu. O nie! Błotne kąpiele są zdrowe. Musimy cię szybko postawić na tory. To i tak nie ma sensu. Diesel ma taką przewagę, że już nie mam szans go dogonić. Chyba jednak nie jestem numerem jeden wśród lokomotyw. Dla mnie zawsze nim będziesz. Żeby być wspaniałą lokomotywą, nie zawsze musisz zwyciężać. Poza tym obiecałeś dostarczyć ładunek, a nie się ścigać. Wiecie co? Macie rację. Dałem słowo Tomka i dotrzymam go. Hej, koła w ruch, po to żegnam, bo moje słowo dałem wam. Hej, koła w ruch, po to żegnasz, przyjaciół pomoc masz. Bardzo wam dziękuję. Cześć, Sandro. Cześć, Ko! To też brzmiało jak muzyka. Ale nie taka, jakiej potrzebujemy. No tak, masz rację. Karolciu, Sandro, widziałyście Gabrysia? Tak! Był tu i przywiózł nam te fantastyczne falowane arkusze blachy. Miał też dostarczyć instrumenty do Vicarstown na koncert. Ale tam jeszcze nie dotarł. Może jest w zajezdni pocztowej. Mówił, że się tam wybiera po rozładowaniu całej blachy. Ruchy! Pomożemy wam szukać, ponieważ wszystko musi grać! Ha! Faktycznie wszyscy tak mówią. Gabrysiu! Gdzie jesteś? Gabrysiu! Co to za dźwięki? Brzmią jak muzyka. No tak, racja. Dzisiaj wszędzie znajdujemy muzykę. Wszędzie, tylko nie na scenie. Gabryś ma wszystkie instrumenty i gdzieś zaginął. Minąłem Gabrysia obok zwodzonego mostu. No to tam jedźmy. Tak, ponieważ wszystko musi grać. Skąd wiedziałeś, że chcę to powiedzieć? Miałem przeczucie. Ruchy! Jeśli szybko nie znajdziemy Gabrysia, trzeba będzie odwołać koncert. Jedziemy! W drogę! Czemu jeszcze nie spotkaliśmy Gabrysia? Zaraz go spotkamy. Tak, ponieważ zabrałem swój szczęśliwy dzwonek. I jestem pewien, że przyniesie nam szczęście i znajdziemy Gabrysia. Piotrusiu, czy to ty? To chyba głos Gabrysia! To ja, Gabryś. Mówiłem, że to szczęśliwy dzwonek. Gabrysiu, co tu się dzieje? Przekładnia, która opuszcza most, zacięła się. A to oznacza, że nie mogę przejechać. O. Jeśli nie dostarczymy muzykom instrumentów, które wieziesz, koncert zostanie odwołany. Coś wymyślimy. W końcu wszystko musi grać. Karolciu, możesz zaczepić hakiem o most? Już się robi! Gotowy? A teraz ciągnij! Ten most jest zbyt ciężki. A może spróbujemy razem? Do dzieła! Wszyscy gotowi? Mocno! Opadamy swoją pracę! Udało się! Bardzo wam dziękuję. A teraz wybaczcie, ale muszę się spieszyć do Vicarstown, żeby dowieźć na czas instrumenty. Cześć, ciuchcie, których nie znam. Jestem Sandra. Jak mogę pomóc? Psst, to my, Tomek i Piotruś. Tajni agenci. Super, świetne przebranie. Dzięki. Masz może jakieś fajne gadżety, które pomogą nam poruszać się w ciemności? Gadżety? Pewnie, że mam. To super tajna misja, Sandro. A, jasne. Jedźcie za mną.
Trochę na lewo. Nie, w moje lewo. Idealnie. Ta-da! Teraz możecie wysyłać tajne wiadomości dymne. Spróbujcie! To sygnał. Uwaga, dinozaur na torach. Wspaniały sygnał dymny. Dorzuciłam wam też zbiornik super śliskiej paczki, która umożliwi wam błyskawiczną ucieczkę. I co? Super! A teraz pokażę wam najbardziej sekretny super gadżet na świecie. Co to jest? To tak tajna rzecz, że nawet ja nie wiem, ale to coś do użycia tylko w poważnych sytuacjach. Dziękuję, Sandro. Teraz jesteśmy gotowi na wszystko. Tak. Gdy wiem, na czym stoję, to się w ogóle nie boję. Gotowy 006? Gotowy, agencie numer 1. Dziękuję za skorzystanie z super hiper usług super tajnych gadżetów Sandry. Wiesz co? Zgaśmy reflektory i sprawdźmy, czy przejedziemy przez stację, tak by nikt nas nie zauważył. Chcesz zgasić światła? Okej. Bądźmy bardzo cicho. Brakowało. To świetna zabawa, Tom, agencie numer 1. To się wie, agencie 006. Ale Tomku, czy na pewno nie musimy mieć już naszych przebrań? W ciemności nas nie zobaczą. A tak, ciemność. Tomku, co to za dźwięki? Nie ma się czego bać, Piotrusiu. Spójrz. To tylko stary wiatrowskaz. Wiesz co, Piotrusiu? Tajni agenci są nie tylko niewidzialni, ale też całkiem niesłyszalni. Sprawdźmy, czy uda nam się przekraść przez tę farmę. Coś mi mówi, że dostarczenie tej łódki na farmę nie było bez sensu. Tak, ale musimy ją zabrać tym krówkom. Przepraszamy was, ale mus to mus! Dobra, zanim dotarliśmy na farmę, jechaliśmy po pofalowanych torach i musieliśmy zwolnić. Masz rację! Jedźmy szybko! A to znaczy, żebyśmy jechali bardzo, bardzo wolno. Dzień na odwrót! Nie jest tak źle, gdy jedziemy wolno! Tak, znaczy nie. Ta zwrotnica znowu skieruje nas na trasę dookoła. Trzeba ją przełączyć, wtedy zostaniemy na magistrali. No dobrze, ale jak chcesz to zrobić na odwrót? I to jeszcze z tym drzewem na torach. Mam pewien pomysł. I mam cię. A teraz zwrotnica. Tomku. Tory nawracamy! Dzień na odwrót! Fantastycznie, zdążyliśmy w samą porę. A gdzie są te krówki? Zbierajcie się do domu! Siatka, krówki! Wreszcie u siebie! Widzę, że wszystko odkręciliście. Zła robota. Co oczywiście znaczy, że wykonaliście dobrą robotę, bo to dzień na odwrót. Czyli można jednocześnie pracować i dobrze się bawić. Cieszę się, że wszystko naprawiliśmy, ale... Dobrze, że to koniec dnia na odwrót. Nie mam sił. Ja też.
Dzień dobry, Tomku. Dzień dobry, Piotrusiu. Dzień na odwrót. Kamciu, dlaczego nie jedziesz dalej? Nie wiem, co mi się stało. Nagle się zatrzymałam. Zabrakło ci pary? Nie używam pary, tylko energii elektrycznej. A moje baterie są naładowane. Coś jest ze mną nie tak. Coś się popsuło? No nie wiem, po prostu nie mogę jechać. Jak dostarczę przesyłki do Vicarstown, skoro tutaj tkwię? A może pociągnę twoje wagony i ciebie aż do Vicarstown? A co, jeśli pojedziesz zbyt wolno i nie dotrzemy na miejsce przed zmierzchem? Może nie jestem tak szybki jak ty, ale dowiozę cię na czas. Obietnica Tomka! Elektrycznie! Dziękuję, Tomku. Złap się mnie! I w drogę! Wszystko dobrze, Tomku? Jest trudniej niż myślałem. Może przydałoby się odrobinkę więcej smaru. Jedziemy! No to w drogę! Tomku, powiedz, czy dałoby się może w jakiś sposób przyspieszyć? No bo robimy korek. Ha? Tomku, skarbie, czy możesz jechać nieco szybciej? Przypominam, że obowiązuje nas ścisły rozkład jazdy. A spóźnienie zagrozi naszej reputacji. Tak, jasne, robię co mogę. Podobno pociągi dużych prędkości jeżdżą z dużą prędkością. A może oni się cofają? Pierwszy raz spowodowałam korek. Proszę, Tomku, jedź trochę szybciej. Tomku, czy mogę w jakiś sposób pomóc? Nie martw się, mam pewien pomysł. Pojedziemy inną drogą. To taki mój sekretny skrót. Dzięki, Tomku. Powodzenia. Trzymaj się, skarbie. Nie zgubcie się. Właśnie, nie zgubcie się. Jesteś pewien, Tomku, że to jest skrót? Spokojnie. Złożyłem ci obietnicę, Tomka, że dotrzesz do Vicarstown przed zachodem. I tego się trzymajmy. Dobrze, jeśli sądzisz, że możemy. Stój! Co się stało? Coś nie tak? Chodzi o te tory. Tyle tu pagórków i skrętów. Pociągi dużych prędkości jak ja mogą wypaść z torów na takiej trasie. Na szczęście jedziesz po nich z prędkością Tomka, więc trzymaj się osi i przygotuj na super zabawę. Ale jaką zabawę? Pokażę ci. Gotowa? Nie wiem. Właśnie goniliśmy tęczę. Tak, i kiedy jesteśmy blisko, ona nam ucieka. Zaraz. Czy ta tęcza miała kolory czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy? Widziałaś ją? No to jest bliżej niż myśleliście. Masz rację! Jedziemy! Pora sprawdzić, co jest na końcu tęczy. Zgadnijmy, co jest na jej końcu. Może cały wagon gwizdków. Hej, zaczekajcie! Uhu! Teraz nic nas nie zatrzyma! Wow! Nikt wcześniej nie widziałem tej góry. Hej, widać nad nią tęczę, ale nie ma żadnej drogi na szczyt. Te tory prowadzą wokół niej, nie w górę. No to koniec. Bez torów, które prowadzą na szczyt, nigdy nie dotrzemy do tęczy. To przecież niemożliwe. Co jest niemożliwe? Na szczycie jest tęcza, którą chcemy złapać. Super. Możemy wjechać na górę po torach za tymi krzakami. Znalazłeś tajne tory. Naprawdę? Znaczy, no tak. Ale jak mamy się na nie dostać? Tory są przerwane. Nie martwcie się! Znam kogoś, kto może nam pomóc! Spokojnie, nie martw się, Karolcia i Sandra miziem uratują cię! Stuk, stuk, tu i puk, puk, tam! Tutaj stuk, tutaj puk, wskaz
stronę stóp Bóg! Szybciej! Tęcza zaczyna znikać! Tutaj stóp, tutaj Bóg, w każdą stronę stóp Bóg! A oto nowiutkie połączenie w prezencie od Sandry i Karolci. Bardzo dziękujemy, Karolci i Sandro! Kawał dobrej roboty! Wszyscy na górę! Cała para naprzód! O, co jest na końcu tej tęczy? Hej! Co zdziwi i zaskoczy nas? Co skrywa tęczowy piękny łuk? Już na odpowiedź czas! Hej! Jedziemy więc, by zobaczyć tęczy kres. Dowiemy się, co tam na końcu łuku jest! Kochani, to koniec tęczy! Wow. Wow. Patrzcie na te kolory! To było cudne! O nie! Nadciąga deszcz! To pewne! A ciągle brakuje kilku części. Gdzie jest Tomek? Słyszę go już! Patrzcie! Wiezie ze sobą nos rakiety! Hurra, Tomku! Kapitan Tomek do centrum sterowania. Misja zakończona sukcesem. O, rety. Patrzcie! Rakieta w komplecie! A poza tym w końcu udało mi się dostarczyć ważną część rakiety. O, masz na myśli akumulator? Nie, wielki nos rakiety. Tomku, ale ta rakieta nie może wystartować bez akumulatora. On ją zasila. Jejku. To jednak ważny element. Każdy element jest ważny. A najgorsze, że zaraz zacznie padać. Na semafor. Rakieta nie wystartuje. Wystartuje, jeśli przywiozę akumulator. Więc ruszam. Super turbo szybko! O nie! Nie zdążę przed tą okropną burzą. Nawet jeśli będę super szybki. Dobrze jest mieć przyjaciółkę, która jest najszybszą lokomotywą w Sodorze. Tym razem to ja dam ci turborakietowe wsparcie. Wow! Ale szybko zasypamy! Ja lecę! Lecę jak rakieta! Trzeba naprawić swoje błędy. W drogę z prędkością światła! Myślicie, że Tomek zdąży wrócić przed deszczem? Nie, nie ma szans. Hej, słyszeliście to? Ho, ho, Tomek! Dziewięć. Wciśnij drugi raz! Osiem. Siedem, sześć, pięć, cztery, dwa, jeden. Startuję!